No to startujemy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiejszym jest człowiek, który spowodował, że nie noszę tych wspaniałych bryli. Grzegorz Łuczyński. Witam. Mamy tutaj kartkę ze ściągawką. Oczywiście Falstart. Mamy jeden mikrofon, ale to nic. Wy to rozumiecie, że u mnie to jest na kanale spontanicznie, różnie to bywa. Zupełny spontan. No oczywiście, że tak. Grzesiu, opowie Wam dzisiaj o, tak mamy w planie, o różnicy między depresją a nerwicą i o jego doświadczeniu przy stosowaniu prądów selektywnych z tymi dwoma, wydawałoby się, a to Grzesiu sam dalej potem powie. Bardzo Cię, Grzesiu, proszę, powiedz coś więcej. Bardzo jestem wdzięczny za ten mikrofon. Muszę powiedzieć tak, że bardzo się denerwuję. To nie znaczy, że mam nerwicę. Wytniemy, jakby coś to wytniemy. To się wytnie, tak? Jak tak, w kabarecie. To się wytnie, tak. Chciałem powiedzieć, że ten problem z nerwicą czy depresją jest bardzo taki cieniutki, bo czasami do mnie przyjeżdżają osoby z depresją, okazuje się, że mają nerwicę. Ale również zdarza się odwrotnie, chociaż rzadziej. Rzadziej, ale jeszcze tak, bo Grzesiu mówi, że przyjeżdżają do niego. Grzesiu używa aparatów do prądów selektywnych wynalezionych przez pana doktora Jana Kwaśniewskiego. To dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy i nie wiedzieliby, o czym my rozmawiamy. Grzesiu stosuje aparatów do prądów selektywnych od wielu, wielu lat. I Grzesiu tym jednym z tych aparatów wyleczył moje oczy. Tak się to złożyło akurat chyba przez przypadek, bo... Chociaż nie ma przypadków. No, podobno nie ma. W każdym razie ja okularów już nie stosuję, chyba że coś bardzo precyzyjnego, ale to szkło powiększające wtedy biorę, ale to gdybym nawet widział, to szkło jest po prostu niezbędne. Natomiast Grzesiu stosuje do leczenia nerwic i do depresji aparatów do prądów selektywnych. I o tym Grzesiu Wam właśnie opowie. Mogę powiedzieć tak. Ja to właściwie uzdrawiam. Bo u mnie do mnie przyjeżdżają właśnie moi podopieczni na uzdrawianie. Trwa to zazwyczaj tydzień. No i są bardzo rewelacyjne wyniki, ponieważ jestem chyba jedynym człowiekiem, który w Polsce i w Europie, bo na świecie to nie wiem, który połączył właśnie prądy selektywne doktora Jana Kwaśniewskiego z magnetoterapią. I wyniki są rewelacyjne. Oczywiście jeszcze wchodzi tam do tego żywienie optymalne, bo to jest właściwie podstawa. No przede wszystkim. Żywienie optymalne. Tak. To jest podstawa, bo bez tego to w ogóle jest poprawa, ale osoby, które zastosują prądy selektywne, na których ja zastosuję prądy selektywne i nie będą się później odżywiać optymalnie, no to niestety po roku, po dwóch latach będą musiały do mnie z powrotem przyjechać. Natomiast na turnusach tygodniowych... To może dobrze, że wracają, jakbym bumerangi. No, ale ja wolę, żeby ktoś do mnie przyjechał raz, może dwa razy i to wystarczy. Bo po co? Stosując żywienie optymalne, wydacie co najmniej połowę tych pieniędzy na żywność, jaka jest przez Was do tej pory wydawana. I niektórzy nie chcą mi w to wierzyć, ale tak jest. I dzwonią do mnie po miesiącu, dwóch, trzech, po pół roku. Ale to mówią, ci ludzie, tak, których prowadzisz. Tak, których ja prowadzę, tak, które przyjeżdżają do mnie. Znaczy prowadzisz, bo, żebyście wiedzieli. Grzesiu nie tylko, że stosuje prądy selektywne, ale do Grzesia przyjeżdżają osoby, które chcą się nauczyć jak jeść. Bilansować. Tak. I Grzesiu tym się zajmuje. Przede wszystkim prąd selektywny, ale równocześnie oprócz przykładania tych elektrod, tego włączenia całego tego aparatu, Grzesiu tłumaczy. Co, jak, tłumaczę, ile... uczę. Tak. Tydzień czasu to jest sporo czasu, że tak powiem, żeby nauczyć się żywienia optymalnego, żeby nauczyć się diety ketogenicznej opartej na żywieniu optymalnym. Ale to ta dieta ketogeniczna to tylko, wiesz, powiedz, że to Tylko w czasie uzdrawiania się. Bo ja nie uzdrawiam. Wszyscy uzdrawiają się. Ja tylko pokazuję, ale chodzi o to, żeby powiedzieć, wiesz, Grzesiu, się uzdrowić. O tą sprawę związaną z ketozą, że w ketozę wchodzi się tylko w określonych przypadkach. Tak. W dwóch przypadkach. To są choroby nowotworowe i choroby z autoagresji. O, żeby to było jasne. Żeby to było bardzo jasne. My tutaj nie w żaden sposób nie pijemy do...
do naszych przyjaciół ketogeników, bo też, tak jak Grzegorz, stosuje też od lat wchodzenie w ketozę. Zresztą Grzesiu i Celinka także, tak. Bo działają w duecie. Być może nie wiecie wszyscy, ale... Działamy w duecie, ja zajmuję się odżywianiem, prądami tak dalej, tak. Natomiast Celinka w tej chwili już psychobiologią. Muszę powiedzieć, że do mnie się przyjeżdża na tydzień i praktycznie rzecz biorąc wszyscy zdrowieją. Ten tydzień składa się z prądów selektywnych, z magnetoterapii, z szkoleń, warsztatów z dietetyki, czyli z żywienia optymalnego plus jeszcze innych diet i jeszcze z psychobiologii. Tak, a teraz wracamy do tych naszych nerwic, i depresji. Grzesiu, powiedz czym, jak to z twojego doświadczenia wygląda? Z mojego doświadczenia wygląda to tak, że ludzie, którzy do mnie przyjeżdżają z nerwicami lub z depresjami, to granica jest bardzo cieniutka. Z reguły te osoby, które mają zdiagnozowaną nerwicę, oczywiście jak najbardziej tutaj działają prądy selektywne z magnetoterapią, te osoby są uzdrawiane, ale wiele osób, które przyjeżdża, i to mogę powiedzieć, wiele osób, które przyjeżdżają do mnie z depresją zdiagnozowaną, no to już jest dyskusyjne i okazuje się, że te osoby mają już tak silną nerwicę, że wpadają w depresję. Czyli nerwica jest pierwotna. I podawanie prądów na depresję no, jest bardzo takie no, newralgiczne, ponieważ okazuje się, że po podaniu tych prądów na depresję to zaczyna się robić problem robi i trzeba się problem, je odwrócić. Bo inne prądy daje się na nerwicę, depresję, a inne na nerwicę. No tak, tak. I w momencie, gdy nie wiemy, z czym mamy do czynienia, pomylenie prądów powoduje, że albo pogłębimy depresję, albo pogłębimy nerwicę. Nerwicę. Tak, tak, tak. Możemy się tutaj... Z tym, że to jest widoczne już po jednym czy dwóch terapiach, to widać. Po prostu ten ktoś, nasz kochany podopieczny zachowuje się tak. A inaczej. Powiedz Grzesiu, czy da się odkręcić? Jak na przykład, przykładowo, pomylimy nerwicę z depresją i czy da się odkręcić to? Da się to odkręcić. Czy nerwice z depresją, czy depresję z nerwicą, możemy to odkręcić jak najbardziej. Miałem takie przypadki, ludzie przyjeżdżają do mnie z depresją. Okazuje się, że po podaniu paru razy prądów na depresję trzeba to zmienić. No właśnie. Bo to nie depresja, to jest nerwica i to jest tak potężna nerwica, która powoduje depresję. I wtedy co, przełączasz prąd? Przełączamy, tak jest. I trzeba chwilkę odczekać i znowu... Musimy zniwelować podane źle, w cudzysłowie, źle prądy, tak, w cudzysłowie tak. Źle prądy, wyrównujemy wtedy do zera i już te właściwe prądy podajemy. Czyli da się. I ci ludzie są szczęśliwi. Mam takie przypadki, że po paru dniach zaczynają mi śpiewać, mówią do mnie, co ja z nimi robię, zaczynają tańczyć. Ja się śmieję, jest fantastycznie. Myśmy przed tym nagraniem rozmawiali z Grześkiem tutaj tak. Przy kawie, walnęliśmy jedną kawę tutaj. Teraz musimy popijać herbatą, ale rozmawialiśmy o tych rzeczach, które teraz my wam tu musimy streścić, no bo spisaliśmy, o czym my wam dzisiaj przez te kilka minut będziemy mówić. Bo nam się, wiecie, fajnie nam się tutaj siedzi, fajnie nam się rozmawia, ale wam trzeba tutaj jakieś konkrety podać, a nie tylko miłą tutaj fajną sierankową atmosferę. No muszę powiedzieć, że ja mam, mogę powiedzieć, że troszeczkę stres występuje u mnie, bo to po raz nic, pierwszy to nic, robimy ze Sławkiem, tak? Ja nie jestem taki... Jak po raz pierwszy? Przecież pierwszy raz, jak jeździłem do ciebie z moją żoną, przez przypadek z nudów, bo miałeś Grzesiu miał dwa aparaty tak. Wolne. I mówi tak, a tobie co dolega? Ja mówię, no mnie nic nie dolega, jestem taki super, się tak świetnie czuję. Ale miałem ze sobą dwie pary okularów. Pamiętasz? Tak. Jedne tak. Do jazdy samochodem, drugie do czytania. Te plus 3,5. I Grzesiu mówi, no co ci dolega, na co ci przyłożyć, bo marnuje się jeden aparat. No i ja mówię, no to może na oczy coś spróbujesz. Bo nie ma, jak to się no mówi, osób, są tylko osoby źle zdiagnozowane, tak? Tak. No, nie ma osób zdrowych, tylko są źle taki, zdiagnozowane. Po przyłożeniu tych prądów na centralny układ nerwowy, tak, cun? Centralny tak. Układ nerwowy. Czyli na oczy mi przyłożyłeś i na potylicę. Tak. No i nagle ja przestałem widzieć po tym. Przestałem widzieć, Grzesiu zrobił, może jeszcze kawę jedną wypijesz, spokojnie. Był tak spokojny, tak opanowany, a ja kurde nic nie widzę, jak ja wrócę. Ubieram jedne, drugie okulary, dwie naraz i dalej nic nie widzę. Widzę w zarysie, że ktoś tam jest, gdzieś tam są drzwi. Druga kawa ale nie pomogła. Ma mowy, nie ma mowy o powrocie. A Grzesiu spokojnie, cierpliwie, za chwilkę, zaczekajmy.
No i gdyby nie ta jego, słuchajcie, cierpliwość, to ja bym spanikował tam, bo przestałem widzieć, nie? No i wróciłem już, wtedy wróciłem bez okularów. Bez okularów wróciłem, ale potem jak sprawiłem sobie, bo to było daleko dojeżdżać cały czas do Grześka, no, po te prądy. Tak, sporo. Więc sobie pomyślałem tak, taki aparat muszę mieć. No więc zaopatrzyłem się w tego selektronikę, w ten aparat. No i pamiętasz, jak dzwoniłem tak. do ciebie, pytam się to, ale sobie myślę, jeszcze poprawię te oczy, może jeszcze. Ale poprawił. No i poprawiłem. Podłożyłem, przyłożyłem elektrody na oczy, na potylicę, ale prąd był inny, zupełnie inny. Ty mi przykładałeś PS-y, prawda? Tak jest. A ja sobie S-y przyłożyłem. No i efekt był taki, że przestałem widzieć. Ściągam te moje elektrody, a ja dalej nie widzę. No ale wiedziałem, że trzeba poczekać, nie? Czekam godzinę, dwie, trzy, a ja dalej nie widzę. No i tak, taki był mój przypadek. Więc wtedy już wiedziałem, że pomyliłem. Zmieniłem te prądy, przyłożyłem raz jeszcze i dopiero po dwóch, może trzech godzinach ten wzrok wrócił. Ale już nie wrócił do takiej formy, jaka była wtedy po wyjeździe od ciebie. I miałem dużo pytań takich, tutaj gdzieś ktoś dzwoni do mnie, pisze, jak to się stało z tymi oczami, co to za facet, gdzie, no to jest ten facet, który eksperymentalnie zrobił, że widzę. Ale Grzesiu, powiedz prawdę, ilu było takich, gdzie udało się w tak spektakularny sposób, że ktoś widzi? Powiem tak, to się... Mów tylko prawdę. Mówię prawdę. To się zdarza rzadziej, niż byśmy tego chcieli, w każdym razie jak ja bym chciał. Muszę powiedzieć, że to jest tak plus minus 50%. I od razu muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o dioptrię, to one się potrafią zupełnie poprawić, potrafią zostać na tym samym poziomie, ale jakość widzenia jest znacznie lepsza. Czyli jaskrawość, kontrast, ktoś po prostu lepiej w ogóle widzi, choć dioptrie mogą zostać na tym samym poziomie. Na przykład może być tak, że z trzech zrobi się jedna dioptria, a to już jest znaczny postęp. I zauważyłem, że jeśli chodzi o minusy, to tutaj jest troszeczkę gorzej, natomiast jeśli chodzi o plusy, to jest zdecydowanie lepiej. W każdym razie wszyscy, którzy do mnie przyjeżdżają i chcą sobie poprawić wzrok, są bardzo zadowoleni. No widzisz, czyli z oczami to nie tak, że dokonasz cudu, jak ktoś przyjedzie. Cuda się zdarzają. Są takie momenty, że są, tak? One się zdarzają troszeczkę rzadziej, ale trzeba im po prostu trochę pomóc. A powiedz mi taką rzecz, bo o tym nie rozmawialiśmy z Grześkiem. Teraz pierwsze będzie, musi powiedzieć. Jak przykładałeś u mnie na te oczy, co myślałeś wtedy, że to pomoże, czy bardziej eksperyment to był? Wiedziałem, że to pomoże. Może to był w cudzysłowie eksperyment, tak? Wiedziałem, że to pomoże. Byłem bardzo pozytywnie nastawiony, że coś zacznie się dziać. I tak się zadziałało. Mhm. A w momencie, jak ja przestałem widzieć, to ten twój spokój, który miałeś, to był taki, rzeczywiście byłeś taki spokojny, czy bardziej, żebym ja się nie wystraszył? Powiedz. Byłem spokojny, bo ja wiem, że prądy działają. A czyli to nie udawałeś tutaj, to nic przede mną. Nie udawałem. Okay. Wiedziałem, że to zadziała, tylko zadziała z opóźnieniem. Bo czasem jest tak, że ludzie do mnie przyjeżdżają na tydzień czasu, dzieje się coś właściwie tak pod pozorem, niby jest lepiej i tak dalej, ale dzwonią do mnie po tygodniu, po dwóch, trzech, po miesiącu, dwóch, trzech i mówią, że jest znacznie lepiej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jest czas akcji i czas reakcji i nigdy nie wiemy, jaki on będzie długi, ale zawsze będzie lepiej. No, ale zawsze. Ale widzisz, Grzesiu, na przykład jak czytałem wszystkie te teksty, które pisał pan doktor Jan Kwaśniewski na temat prądów selektywnych, to tam o oczach praktycznie nic nie było. Nie? No nie ma. Nie ma. To jest właściwie tak w cudzysłowie, tak jak powiedziałeś, no być może to był eksperyment. No. A być może gdzieś chodzi tam... Chodzi o to, żeby wiesz, żeby tam... Nami widzowie, to kierowało coś tak, z góry. Żeby widzowie tak? też nie obiecywali tak. sobie nie wiadomo jak. Natomiast tak. wiadome jest, że na wzrok poprawia, wzrok poprawia żywienie optymalne.
długo stosowane. Ja zawsze mówię, żeby poprawił się wzrok, to musi być tak. Jeżeli my prądami rozszerzymy te tętniczki, te malutkie w oczach, tak? I tam do tych tętniczek dostarczymy tlen i najlepsze substancje odżywcze. Czyli jak one się rozszerzą po prądzie, to wtedy jak będzie co dostarczyć, czyli te dobre substancje tam będą się znajdować, dopłyną i wtedy jest szansa. Może tak u mnie się stało? To się stało w bardzo krótkim czasie u ciebie. Natomiast mam takie osoby, które na przykład mogą mieć zaawansowaną miażdżycę. No właśnie. I ta zaawansowana miażdżyca tych tętniczek, tak, w oczach na przykład, bo kiedyś jak diagnozowano miażdżycę? No nie wiem. Dno oka. Po prostu oglądano dno oka. To tak, czekaj, zrobimy przerwę i zaraz wracamy do Was.